W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze Niebieski, przychodzimy przed Twój święty tron i prosimy Ciebie pokornie o dary Ducha Świętego, abyśmy mogli przyjąć słowo, które dzisiaj dla nas przygotowałeś. Dziękujemy Ci najpierw za łaskę, że mogliśmy przez cały dzień wsłuchiwać się, trwać w Twoim słowie. Dziękujemy za to, że poprzez słowo Ty do nas przemawiałeś. Dziękujemy za to, że Twoje słowo oświetla nasze życie. Prosimy o to, żeby to ostatnie wieczorne spotkanie było dla nas zbudowaniem, było duchową dla nas zachętą. Prosimy, Panie, abyś przemawiał, proszę o to, abyś swoje słowa włożył w moje usta, żebym mógł braciom i siostrom usłużyć według Twojego namaszczenia, które we mnie złożyłeś. Proszę Cię, Panie, o to, żebyś poszerzał nasze możliwości, aby mimo tego zmęczenia, które na pewno mamy, żeby to słowo, Panie, dotarło do nas. I proszę Cię o prostotę, abym mógł, tak jak Ty nauczałeś, w prostocie, abym mógł braci i siostry w prostocie pouczać. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć, że z wielką radością przystępuję dzisiaj do tego wieczornego naszego nauczania, mając świadomość tego, że za nami jest, tak możemy powiedzieć, kawał solidnie przeżytego dnia. Chciałbym, żebyście uświadomili sobie, że dane nam było razem przeżyć czas na to, żeby wspólnie go stracić na słuchanie tego, co Pan Bóg mówi. Tak, to jest takie dobre pragnienie. Pamiętam kiedyś, jak byłem w parafii na Rzeżu i kiedy też organizowałem takie różne wyjazdy, jeden z pracowników kościoła powiedział o uczestnikach takiego wyjazdu, to czy oni nie mają czasu, czy oni nie mają co z czasem robić, czy oni się w życiu nudzą? A ja powiedziałem, nie. Oni się w życiu nie nudzą. Ale wybrali tą lepszą cząstkę. Bo chcę, żebyście mieli świadomość, że to jest lepsza, wybraliście najlepszy sposób przeżycia soboty. I niedzielę też. Ale soboty jako dnia, kiedy można odpocząć przy Bożym Słowie. Ja mam świadomość tego, że może dla niektórych z Was to, czym się dzieliłem, to jest za proste, bo macie tyle różnych już doświadczeń takich, w tylu różnych walkach, żeście uczestniczyli. Dla innych może to jest za trudne, albo jakieś takie za bardzo rozbudowane. Ale chciałbym, żebyście mieli świadomość, co jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że Bóg w swoim miłosierdziu pochylił się nad nami. I dał nam możliwość skosztować tego, jaki On jest dobry. I przybliżył nas do Jezusa. Jak będziecie innym opowiadali u nas w Tarnowie Podgórnym, czy wszędzie tam, gdzie na co dzień żyjecie, to chcę, żebyście tylko mówili, że to nie, że jesteście lepsi. Tylko, że jesteśmy takimi biedakami, którzy Słowa Bożego potrzebują. To nie, że mamy jakiś poziom. Bo jaki jest nasz poziom? To znaczy, że mój poziom to jest, tak chciałbym, żeby to był poziom Krzyża Chrystusowego. To jest poziom. Do tego poziomu muszę dorosnąć, żeby uklęknąć, przyjść pod krzyż. Wchodzę na najwyższy poziom, na którym chcę wchodzić, to jest poziom Golgoty. Aby stanąć pod świętym krzyżem i prosić, aby Pan oczyścił, aby Pan uwolnił, aby Pan dalej poprowadził. Także powiem w ten sposób, ci z Was, którzy są już któryś raz, mogą powiedzieć, że to jest niepotrzebne do życia. Do tego, żeby zostać normalnym człowiekiem. Nie jakimś lepszym. Nie superchrześcijaninem. Bo superchrześcijanie są wyjątkami do wszystkich świętych. A tu są normalni, takie Boże biedaki, którzy mają swoje radości, swoje smutki i tak swoje problemy i swoje kruchości, kryzysy i nawet kłótnie się czasami zdarzają między nimi.
No nie jest tak? Jest. I dlatego, żeby przeżyć do następnego letniego obozu, potrzebujemy takiej chwili przerwy, jaka jest tutaj. Po to, żeby się Słowo Boże nakarmić. I żeby jak gdyby zaczerpnąć. To jest zaczerpnąć z Bożego Ducha i iść dalej. I to iść dalej z Jezusem. Chcemy teraz zobaczyć chcemy Jezusa jako tego, który rozpoczyna publiczną działalność. Jak gdyby tego, który wychodzi już z ten czas, skończył się czas dzieciństwa, publicznej działalności, w takim razie trzeba wreszcie stanąć twarzą w twarz. I trzeba, przepraszam za wyrażenie, i trzeba coś ze sobą zrobić. I wydaje się, że że co trzeba zrobić, nie? No bo tutaj jest, co można zrobić? Od czego zacząć? Od czego się zaczyna publiczna działalność Jezusa? Jest taki malutki fragmencik, moi drodzy, w Ewangelii Świętego Łukasza, w 3 rozdziale, wiersz 2. I chciałbym, żebyście wy otworzyli swoje Biblię, jeżeli je macie. Przed sobą. Jeżeli macie, to Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 3, werset 2. Chciałbym, żeby ci, którzy mają 1000-latkę, żeby najpierw przeczytać tłumaczenie 1000-latki. To jest tak. Kasiu, ty masz 1000-latkę. Tak. Tutaj pani też ma 1000-latkę. Tak. Tak, tylko drugi werset. Proszę ci się dać. W tłumaczeniu Biblii Paulistów jest tak, Wojtek. Za najwyższych kapłanów, Annasza i Kajfasza, przemówił Bóg na pustyni do Jana, syna Zachariasza. Zwracam uwagę na to sformułowanie, od czego się wszystko zaczyna. Wszystko zaczyna się od tego, że albo przemówił, albo skierowane zostało słowo do Jana. Wszystko w publicznej działalności Jezusa, wszystko zaczyna się od momentu, kiedy Bóg kieruje swoje słowo. Życie człowieka wierzącego zawsze zaczyna się od tego momentu, świadome życie, kiedy Bóg do niego przemawia. Rozumiecie, dlaczego powiedziałem wam, że trzeba usprawić nowennę? Jeżeli ktoś chce jechać do ukochanego kraju i nie wie, czy to jest Boże pragnienie, bo najpierw musi Bóg do niego przemówić, a potem już się zajmuje Bóg detalami. I tak samo jak Jan jest na pustyni, przemawia do niego Bóg. I teraz ten czas, który minął, my nie wiemy, co Jan robił w tym czasie, zanim do niego Bóg przemówił. My wiemy tylko tyle, że Jan był na pustyni. I tu, jeżeli wyobrażamy sobie, że Biblia jest jak gdyby była komputerem i wciskasz, klikasz hasło pustynia, to otwiera ci się cały Stary Testament. Otwiera ci się pustynia Izraela na drodze do ukochanego kraju. Odkrywa ci się pustynia Eliasza. Odkrywają ci się te puste miejsca, bo z jednej strony pustynia to miejsce przeklęte przez Boga, bo nie ma tam życia, bezwodne, ale z drugiej strony pustynia to miejsce próby, tak, ale pustynia to miejsce, gdzie człowiek odarty ze wszystkiego otwarty jest na to, żeby przemówił do niego Pan Bóg. Tak bardzo chciałbym, żeby w was pozostał, w waszym umyśle i w sercu obraz pustyni, kiedy jest człowiek ogołocony z wszystkiego, ucieka się z miasta na pustynię po to, żeby przemówił do człowieka Bóg.
I właśnie Jan jest na pustyni. Nie wiemy, ile czasu to trwało. Czy to był rok, czy dwa lata, czy miesiąc. Nie wiemy, ile czasu on czekał. Ale przyszedł taki moment, kiedy Bóg powiedział, już. I Jan wychodzi. I Jan zaczyna głosić. Jan zaczyna nawoływać. Jan zaczyna wzywać go nawrócenia. Przygotujcie dla Pana drogę, ścieżki dla Niego gotujcie. Ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że wołanie Jana jest wołaniem, które ma zwrócić uwagę człowieka. Ma otworzyć ludzi, ma pobudzić ludzi do działania. Być może, moi drodzy, niektórzy z Was uważają, że chrzest Jezusa w Jordanie, który jest jak gdyby tym takim wydarzeniem dla Jezusa ważnym, to jest wydarzenie, które w jakiś sposób wpisuje się na zasadzie praw mechaniki, że Jezus musiał przyjąć od Jana chrzest. Dlaczego Jezus przyjął chrzest? Dlatego, że Jezus usłyszał, że Jan nawołuje. Jezus odpowiedział na wołanie Jana Chrzciciela. Ja chcę, żebyście wy to zobaczyli, że chrzest Jezusa w Jordanii jest reakcją na nawoływanie Jana Chrzciciela. Że Jezus wie, że to wpisuje się w Boży zamysł. Jezus jest posłuszny prorokowi pańskiemu, który mówi, przygotujcie dla Pana drogę. Przygotujcie ścieżkę naszemu Bogu. I wy wiecie, że jak Jezus wszedł do tej rzeki Jordanu, że Pismo mówi, natychmiast wyszedł, że Jezus nie musiał grzechów żadnych przy tym Jordanie wymawiać. Ale to nie jest najistotniejsze, że nie musiał grzechów wymawiać. Nie jest najistotniejsze to, że Jan miał wątpliwość. Ale najistotniejsze jest to, że wchodząc do tego Jordanu, czy też przechodząc przez ten Jordan, kiedy Duch Boży przychodzi do niego, wstępuje, siada, spoczywa na nim. I od tego momentu, chrztu w Jordanie, Jezus jest namaszczony Duchem. Jezus to, co robi wszystko, robi w Duchu Świętym. Co to znaczy? Mówiąc tak, może tak jeszcze bardziej prosto, od tej chwili, kiedy Jezus wziął chrzest w Jordanie i przyszedł na Niego, spoczął na Nim Duch Święty, nie było ani jednego czynu, ani jednego działania, które Jezus by wykonał swoją mocą. Co to znaczy? Mówiąc bardzo konkretnie. Pismo mówi, nie potrzebował niczyjego świadectwa o tym, wiedział bowiem, co się w sercu człowieka kryje. Tak mówi drugi rozdział Ewangelii Świętego Jana. Skąd Jezus wiedział to? Bo Duch Boży mu to objawił. Jezus nie był herosem, przepraszam za wyrażenie, mieszańcem bosko-ludzkim. To nie było tak, że rano był człowiekiem, a pod wieczór był Bogiem. Jak przyjął na siebie te ograniczenia, to człowieczeństwo, to on powiedział sam, że nie zna daty końca świata. Bo Bóg mu tego nie objawił. Jezus wiedział, co się w sercach ludzi kryje, bo był namaszczony, bo Duch Święty na nim spoczywał. I dlatego, jak Jezus szedł do Samarii, do Galilei, przechodził przez Samarię, był umęczony i chciało mu się pić, dlatego nie zrobił czegoś takiego, to Boża osoba, no to dobra, no to zaspokaja moje pragnienie, nie? Nie było czegoś takiego. Jeżeli Jezus popatrzyłby sobie, to nie było tak, że skanował cię swoimi oczami. Nie? Jezus wiedział, co się w twoim sercu kryje, ten Duch Pański mu to objawił. To jest takie bardzo ważne,
żebyście na to zwrócili uwagę, że u początku działania, u początku publicznej służby Jezusa jest Jego namaszczenie Duchem Świętym. I teraz, jak teraz coś powiem, to też, żebyście się nie przestraszyli i nie zgorszyli. Mianowicie, w ten sposób, gdy przyszedł do Jezusa Duch Święty, gdy stąpił na Jezusa Duch Święty, to w tym wypadku, dopiero w momencie, Jezus stał się Chrystusem, Mesjaszem, namaszczonym. To w tym momencie, jak gdyby to namaszczenie Jego stało się fizycznym namaszczeniem, że przyszedł Duch, jak gdyby tu nastąpiła Jego konsekracja na Mesjasza. To nie, że dopiero wtedy Bogiem został, Bogiem był cały czas. Ale dopiero wtedy zaczął działać jako Mesjasz. Czyli ten, który jest namaszczony, mocą namaszczenia działa i co dalej? To swoje namaszczenie może przekazać innym. Wiedział, że jest syn. Wiedział. Czy nie wiedzieliście, mówił do swoich rodziców, że powinienem być w sprawach mojego ojca? Ale to wiedział. To wcale nie znaczy, że miał, wiesz, zaprojektowane fikumiku. Pamiętacie, dlaczego wam mówiłem o tych 7 bohaterach w jego rodowodzie? Bo jeżeli Jezus znał Biblię, to pewne rzeczy Bożych zachowań Jezus znał z Biblii. Jak Pismo mówi, wzrastał w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi. To jest tak, że nasz Pan nie miał takiej, jako człowiek, takiej super wiedzy o, jakby to było, że znał teorię Einsteina czy coś. Nie, ludzik, wycofujemy się. Nie takie było jego myślenie. On był normalnym Żydem, on był nasz. Taki najnormalniej w świecie człowiek. Pismo mówi, podobny we wszystkim o tym grzechu. Czyli miał ograniczenia wynikające z czasu. Jestem, no, na dzień dzisiejszy powiem tak. Nie wiedział, że polecą rakiety do kosmosu. W tamtym czasie. Nie miał takiej wiedzy. Rozumiecie to? To jest ten realizm jego człowieczeństwa. I dopiero, gdy przychodzi do niego Duch Święty, on dostaje potwierdzenie, kim jest. Dostaje to namaszczenie, jak gdyby turbo doładowanie i może wyjść i Pismo mówi, on nie wiedział, co ma robić właściwie. Łukasz mówi, Duch Święty wyprowadził go na pustynię. Duch Boży go wyprowadza na pustynię. Także ten chrzest, tak jak wspominałem, jest dlatego tak ważny. Bo tutaj zaczyna się to namaszczenie Jezusa. Że tutaj przychodzi do Niego Duch Święty. I mocą Ducha Świętego On może zacząć wykonywać swoją służbę. Ja wiem, być może, tak, no nie chciałbym, żebyście mieli tutaj jakiś stres z tego powodu, ale uważam, że to jest takie bardzo ważne, żeby widzieć Jezusa jako tego, który no, jest posłuszny Słowu Bożemu. Żeby zobaczyć, że Jezus odpowiada na Słowo, które głosi Jan. Że Jezus nic jak gdyby sam nie przyspiesza. Także to, jeżeli chodzi o ten... Tak, Krzysiu. Ja powiem w ten sposób. Tak, może żyć bez grzechu. Mesjasz mógł żyć bez grzechu. Dlatego jestem przekonany, mogę powiedzieć, dlaczego mógł żyć bez grzechu. Po pierwsze, gdy przyjął wejście do ludu przymierza, jest mu głoszone słowo, on na to słowo odpowiada. I on nie miał grzechu, tak zwanego pierworodnego. To jest dalej, jest
tym jest w tym kontekście, jego ojciec jest tzadzik, jest sprawiedliwy. Dalej, Krzysiu, wiesz, co jest najtrudniejsze dla nas do przyjęcia? Tradycja biblijna mówi, że synem przymierza, synem przykazań staje się dziecko dopiero od 12 roku życia. Czyli jak gdyby do 12... To nie chcę powiedzieć, że Pan Jezus grzeszył wtedy, bo wiedział, że jak będzie miał 12 lat, to dopiero przykazania obowiązują. My mamy troszeczkę bardziej prawne myślenie o grzechach, takie bardziej rzymskie i greckie. Natomiast w judaizmie mitzvot wykonywanie to było dzieło rodziców, bo do tego przygotowywali. Ja wiem, że to zabrzmi może dziwnie, ale czymś innym był grzech w czasach Jezusa, inne było rozumienie, co to jest grzech. A inne jest rozumienie w naszym kontekście kulturowym i jeszcze kościelnym rozumienia słowa grzech. Także w Jezusie nie było tego zażenia grzechu, tego, bo był uczyniony mocą Ducha Świętego. I proszę zauważyć, że Duch Święty towarzyszył Jezusowi, bo i gdy przychodził do Elżbiety, to Duch Święty z Maryją na Elżbietę stąpił. On był napełniony Duchem, jego ciało było utkane przez Ducha Świętego. Ale tutaj to przyjście Ducha Świętego jest specjalnym przyjściem, że Jan mówi, że to, co go zobaczcie do pierwszego rozdziału, żeby Ewangelii Jana, żeby tutaj wyraźnie było powiedziane od 35 roku, przepraszam, tutaj od 19 wiersza. Tutaj o. Ujrzałem, to jest wiersz 32. Ujrzałem Ducha, który stępował na niego jakby gołębica i pozostał na nim. I ten moment pozostania jest tak bardzo ważny, ponieważ tradycja biblijna Starego Testamentu znała prawdę, że Duch Święty przychodził do wybitnych jednostek. Do Dawida przyszedł, do Samsona przyszedł, do Gedeona przyszedł. Ale w momencie, kiedy oni do Maryi przyszedł, kiedy człowiek wykończył swoją służbę, jak gdyby Duch był dany do konkretnego zadania. Tutaj Duch był dany do służby Mesjasza i dlatego Duch pozostał w Jezusie. I to całe życie, gdy Jezus wypędzał te diabły, to mówił, jeżeli ja palcem Bożym, Duchem Bożym wypędzam złe duchy, to czyją mocą wypędzają mnie właśnie synowie. Także cała służba Jezusa jest służbą w Duchu Świętym. To jest takie bardzo ważne, żeby zobaczyć Jezusa. I dlatego ja powiem w ten sposób. Dlaczego o tym tak mocno mówię? Ponieważ ja spotkałem w takich różnych wypowiedziach takie przekonania, że Panu Jezusowi było łatwiej. I w takich tłumaczeniach, jak mówimy, że Jezus nie miał grzechu, to było, bo On był Bogiem. Większość, być może z Was, nie wytykając nikogo palcami, ma takie przekonanie, że Jezusowi łatwiej było zachowywać Boże przykazania. Czemu było łatwiej? Bo był Bogiem. Ale to Jego bóstwo nie świeciło zawsze. On był Bogiem. Ale On był człowiekiem, który musiał wierzyć, musiał ufać, tak jak ufał Józef i jego matka Maryja. I od nich się Jezus tego uczył. I On musiał nastawiać ucho, czy to już jest ten czas. I On odkrywał, On poznawał Bożą wolę dla Jego życia. Ale gdy Jan przyszedł i nawoływał, przyszedł Jezus, Jan mu powiedział, to Ty mnie ochrzci. Nie, musimy wypełnić to, czego Bóg od nas chce. I potem ten głos z nieba, który mu objawił, Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. To jest jak gdyby umocnienie Jezusa, pokazanie, że Jezus ma wejść na drogę sługi Pańskiego.
że służba Jezusa będzie służbą tego, który pójdzie tak jak sługa Pański. Dla nas to jest bardzo trudne, bo naprawdę, no może się mylę, ale jestem przekonany, że w indywidualnych rozmowach potwierdzicie, że w naszym patrzeniu na Jezusa bardziej dominuje obraz Jezus jako bardziej prawdziwy Bóg niż bardziej prawdziwy człowiek. Że często jest tak, że człowieczeństwo Jezusa cierpi na niekorzyść Jego bóstwa. Że bardziej podkreślamy, czy łatwiej jest nam widzieć w Nim Boga, niż prawdziwego, realnego człowieka. Bo tym, że On był Bogiem, mogę sobie wiele wytłumaczyć. A jeżeli realnie przyjmuję Jego człowieczeństwo i widzę, że dostaję taką samą pomoc, jaką On miał, i że słyszę tego samego słowa, że mam podejmować takie same decyzje, które On musiał podejmować, to w tym momencie, proszę zauważyć, już nie jest tak łatwo. Jeżeli sobie uświadomię, że kiedy wziąłem ten dar chrztu, kiedy zostałem uwolniony od tego pierworodnego grzechu, kiedy słyszę Ewangelię i na nią odpowiadam i zaczynam ją żyć, to mam iść drogą Jezusa. To znaczy, mam wykonywać takie czyny, które wykonywał Jezus. I to jest takie moje powołanie. To jest moja misja. Ale o tym bym powiedział za 2 lata dopiero, gdyby nie pytanie Krzysia. Także, bo tutaj, bo my na razie, zobaczcie, jesteśmy na samym początku. I dopiero tak delikatnie sobie patrzymy na Jezusa i chcemy tak zobaczyć Go, jaki On jest naprawdę. I mamy taką odwagę wczytywać się w Słowo Boże po to, żeby Go przyrównać. Żeby zobaczyć, co mówi Słowo Boże, a co mówi moje o Nim myślenie. I wiemy, że to, co robimy, nie robimy swoją mocą, tylko mamy pomoc w tym katechizmie. Mamy pomoc w naszym kościele, który przygotowuje nam konferencje, który daje nam katechezy, który nas oświeca i jak małym dzieciom pewne rzeczy nam pokazuje. I teraz od nas zależy, na ile my to przyjmiemy i spróbujemy to zastosować. Co się jeszcze wtedy dokonuje, kiedy Jezus jest w wodach Jordanu? Pismo mówi, że niebo się otwiera. O tym też już kiedyś wspominałem. To niebo otwarte, to jest, ono zostało zamknięte wtedy, kiedy Adam i Ewa z raju wygnani zostali. To jest znak, że zaczyna się ta Boża wielka łaskawość, że zaczyna się czas, kiedy jak gdyby z nieba przychodzą dobre wiadomości, kiedy ta droga do nieba zostaje dla człowieka otwarta. I to jest, to też się dokonuje w tym momencie, kiedy Jezus bierze chrzest. I teraz, jak my patrzymy i uświadomimy sobie, że jest woda, że jest Duch Święty, kiedy uświadomimy sobie, że jest ten Bat Kol, czyli że jest głos Boży, że jest Słowo Boga, to wtedy nagle przychodzi nam myśl, Orety, zaczyna się nowe stworzenie. Orety, nad wodami, a Duch Boży unosił się nad wodami. Bóg rzekł słowo, niech się stanie. I stało się. I w tym momencie nad brzegami Jordanu, nad rzeką Jordan rozpoczyna się dzieło odnowy, odtwarzania niejako świata. Zaczyna się publiczna działalność, której celem jest stworzenie nowego świata. A od czego zaczyna się stworzenie nowego świata? Żeby mógł powstać nowy świat, najpierw potrzebny jest nowy
człowiek, tak. I dlatego służba Jezusa skierowana jest w tę stronę, aby doszło do zrodzenia nowego człowieka. I teraz co robi dalej Jezus? Jezus idzie na pustynię. I idzie na pustynię, tak jak wam wspominałem, nie dlatego, że mu się chce, tylko idzie na pustynię dlatego, że Duch Święty go wyprowadza, że Duch Boży go tam prowadzi. Wyraźnie o tym pisze ewangelista Łukasz. Jezus pełen Ducha Świętego powrócił nad Jordanu i Duch prowadził go po pustyni przez 40 dni. I teraz Łukasz tylko pisze, że przez 40 dni był kuszony przez diabła. Ale jak otworzycie Ewangelię Świętego Marka na pierwszym rozdziale, wiem, że to zrobicie w tej chwili. Bardzo was proszę, jeżeli ktoś nie chce otworzyć, to nie wstrzymuje siebie, ale ta potrzeba otwarcia Słowa Bożego niech zostanie zaspokojona. Także proszę, żebyście zobaczyli. I teraz zobaczcie werset 12 i 13 w tym pierwszym rozdziale Ewangelii Marka. Cytuję. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię, gdzie był 40 dni kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikich zwierząt, a aniołowie mu służyli. Czy zwróciliście kiedyś uwagę na ten tekst? Że jakie to jest inne kuszenie w jednym zdaniu, w jednym wyrazie, kuszony przez diabła, ale Pismo mówi, żył wśród dzikich zwierząt, a aniołowie mu służyli. Co to znaczy? Tutaj anioły, moi kochane, co widzicie? Na pustyni Bóg zrobił raj. Na pustyni jest raj. Harmonia między stworzeniem, dzikie zwierzęta, aniołowie i Jezus, Syn Boży, człowiek, Syn Człowieczy. Jezus na pustyni, gdy jest kuszony jak Adam i Ewa. Jak Adam i Ewa. To jest, moi drodzy, takie ważne, że będąc na tej pustyni, no, najprawdopodobniej mogliście myśleć sobie, jak on miał na tej pustyni źle przez tych 40 dni. Ale Pismo, jak uważnie czytamy Pismo, to on mówi, że na tej pustyni to cały czas mu nie było źle. Kiedy dopiero zaczął kusić diabeł? Pismo mówi, gdy w końcu poczuł głód. Czyli Bóg dopuścił do niego ten głód, tak jak do Ewy dopuścił męża. A wcześniej była społeczność, zwierzęta, anioły i Jezus. I spokój. Moi drodzy, jeżeli teraz to wszystko zobaczycie, czyli nowe stworzenie dokonuje się w Jordanie. Nowe życie w Duchu Świętym dokonuje się na pustyni. Czyli Jezus jak gdyby kosztuje jako człowiek rajskiej rzeczywistości. Nie wiem, czy to rozumiecie, bo kurczę, bo to jest takie ważne. Bo to jest tylko jedno zdanie w Biblii. Ale ono jak gdyby wpisuje nam służbę Jezusa zupełnie inaczej. Ta publiczna działalność to jest, zaczyna się nowe stworzenie. Dobra, ale co jest po nowym stworzeniu? Po tym jest raj. I potem w tym raju, no jest to doświadczenie próby. I teraz jak Jezus chodzi na pustynię, to On ma za sobą nie tylko pełnię Ducha Świętego. Nie tylko Duch spoczywa, ale On ma to doświadczenie życia w raju. Jako człowiek. Jako służba aniołów i tych dzikich zwierząt.
Czyli co Jezus, przypominacie sobie te proroctwa ze starych? Wilk zamieszka z jagniątkiem, pantera i to dziecko do ręki kobry włoży rękę. Tam żyje wśród dzikich zwierząt i one mu nie szkodzą. Anioły mu służą. Przychodzi jeden, który go próbuje. I zaczyna się jak gdyby to w tym, co jest pokuszenie na pustyni, to jest jak gdyby to, co się działo w trzecim rozdziale Ewangelii, Księgi Rodzaju, kiedy Ewa i Adam są poddani pokusie. I jak gdyby widzimy wtedy w tym kuszeniu Jezusa, to my możemy zobaczyć, że Jezus jest kuszony tak jak Adam, że Jezus jest kuszony w tym miejscu, w którym był kuszony Adam i Ewa. Zobaczmy, pamiętacie, w którym momencie był kuszony? Czego dotyczyła ta pokusa Adama i Ewy? Owoc. A pierwsza pokusa Jezusa? Jedzenie. Wow. Proszę? Jezus miał łatwiej. Ja powiem w ten sposób. O tyle Jezus, pamiętacie jak mówiłem, stworzenie, syn Boży Adam, chyba? Dlaczego wam pokazywałem, że Jezus i z tego rodowodu Jezusa, dlaczego Adasia wziąłem? Po to, żebyśmy wiedzieli, że jeden i drugi był prawdziwym Synem Bożym. To, co jest próbą, to nie jest to, że jeden miał łatwiej, że drugi miał gorzej. Stali przed tą samą próbą. I tu jest wolna decyzja człowieka. Dokładnie tak. I dlatego Jezus miał tę świadomość, do czego prowadzi przyjęcie pokusy. A kto z nas nie ma świadomości tego? Kochani, ilu z nas wie, że jak popełni grzech, będzie miało kata moralnego? Albo nawet jak sobie weźmie tego kielicha za dużo. Zacznie od dla zdrowotności, potem dla przyjemności, a potem i głowa boli. Ilu z nas ma tę świadomość, że potem będzie wstyd, a jednak co robi? Robi ten krok. Mylę się? Część z nas powie, że się mylę. Już są tak uświęceni, mają już nauczyli się czegoś ze swojego życia. Już tych samych błędów nie popełniają. We wszystkim do nas podobnym. Realna i prawdziwa pokusa. I co z tego, że masz doświadczenie, że wiesz, co robili biblijne postacie? Jak jesteś głodny i diabeł mu podsuwa pomysł, skrupnij z tego kamyszka kibuszkę chlebka. Co złego jest w tym, że kamień będzie cukrem namienisz? Co? No dokładnie o to mi chodzi, żebyście zobaczyli, że to jest zupełnie prawdziwe. A jak powiem, że jesteś bierzmowany, to że masz tego samego Ducha Świętego, co miał Jezus. I też spoczywa na tobie. Ten sam Duch Święty. Nie masz go więcej ani mniej. Tylko go masz, bo on go sobie dał. I to jest. Zobaczcie, to jest realne. Dlatego mam odwagę mówić wam, patrzmy na Jezusa, który nam wierzę przewozi ją doskonała. Dlatego słyszeliście, co katechizm mówił, nie? Że wszystkie czyny Jezusa są do naśladowania. Patrzyliście na mnie i mówicie mi, co nam gada? Naśladować Jezusa? Prawdziwy człowiek, tak, ty! Naśladować Jezusa. Takie jest nasze życie, powołanie. Dlatego Jezus ma być w centrum. I jeżeli teraz słyszycie to słowo, które pokazuje i widzicie, że jest kuszony, tak jak ty i ja. I wtedy jak ja czytam sobie o tym jego
o tym jego kuszeniu i widzę, że Jezus, no, ratuje się, nie? Powiedział do niego diabeł, jeżeli jesteś Synem Bożym, tutaj macie zdradę, jak działa demon. Co robi demon? Demon podważa coś. Bo jeżeli zobaczycie rozdział 3, werset 22 w Ewangelii Łukasza, tam są takie słowa, cytuję. Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, jakby gołębica, a z nieba odezwał się głos. Ty jesteś moim synem umiłowanym, ciebie sobie upodobałem. A co mówi diabeł? Diabeł mówi tak. Jeżeli jesteś Synem Bożym, podważa tożsamość Jezusa. Demon zawsze przyjdzie i podważy to, co Bóg powiedział. A Adasiowi nie wie, co powiedział? Czy to prawda, że Bóg powiedział? Ten sam mechanizm. Demon zawsze przychodzi, żeby podważyć słowo Boga. Zawsze. To jest jego sprawdzony sposób. I dlatego, moi drodzy, żyjemy w czasach, w których robi się wszystko, żebyśmy nie wierzyli w świętej Biblii. Cały przemysł jest na to nastawiony. Bo jeżeli nie uwierzę w Biblię, Boże Słowo, bo to jest jego idea, istota. On przychodzi po to, żeby ci powiedzieć, że Bóg czegoś nie powiedział. Czy to prawda, że Bóg powiedział? A Jezus odpowiada tak. Napisano. Nie samym chlebem żyje człowiek. Tutaj widzimy Jezusa, który zna Słowo Boże. Wie, co odpowiedzieć. Nie miał przy sobie Biblii. I dlatego możemy być pewni, że jeżeli był do nas podobny, to uczył się. Wzrastał w mądrości i w łasce. U Boga i u ludzi. Myślę, że uczył się u mamy najpierw, bo jego mama na piśmie się nieźle znała. Jakby nie powiedzieć, że dobrze. Uczył się u taty. A potem uczył się w synagodze w Nazaret, u swojego rabina. A potem już myślał, rozważał. Chodził do synagogi, jak Bóg nakazał, żeby chodzić. I wsłuchiwał się w Słowo Boże. I miał swoją społeczność z Bogiem i się modlił. I nadsłuchiwał głosu. I gdy głos nad Jordanem zaczął go wołać, to on zrozumiał. Wszystko ułożyło mu się w całość. I poszedł na Jordan. I także tutaj chcę, żebyście to zobaczyli, że jak był na tej pustyni, po tym doświadczeniu raju, po tym, gdy on usłyszał słowo Ojca, który mówi, jesteś moim synem umiłowanym, to wtedy zobaczcie, że głos diabła staje się jak bełkot. To jest jak bełkot. Bo człowiek wie, kim jest. Ja słyszałem, znaczy się mam w sercu taki obraz, który chciałbym, takie porównanie, które jest w moim umyśle. Dziewczyny, które tutaj jesteście, to myślę, że wam, to jest takie kobiece trochę porównanie, ale to jest tak. Jeżeli dziewczyna ma od swojego ojca komunikat o tym, że jest wartościowa, że jest atrakcyjna, jeżeli kobieta się czuje kochana przez swojego ojca albo mężatka, przez swojego męża, to za losy innych facetów są wtedy jak bełkot. To żeby powiedzieć, ty jesteś najpiękniejsza, co mi tam, mój Jasiek, czy mój tata mówi. Bo człowiek ma poczucie, bo wie, kim jest. Zna swoją tożsamość. Jezus, który był umocniony w swojej tożsamości, nie potrzebował tych wszystkich pięknych słów, które mu demon przykładał. Nie musiał niczego udowadniać. Doskonale wiecie o tym, rodzice, jak wasze dzieciątka nastoletnie są czasami naiwne.
jako katecheci doskonale wiecie, jak jest jeden głupi w klasie, to jak podpuści i powie ci, laluś jesteś. Jak tego nie zrobisz, jesteś... Albo coś tu... I co? I zrobi to! Wielu sy... Jeżeli nie będzie miał poczucia, że nie jest D, to on to zrobi, pójdzie w to jak siwy dym. A Jezus nie poszedł, nie dał się na to złapać. Bo Jezus uwierzył w to słowo Ojca, które mu powiedziało, to jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. Jezus przychodzi i kuszony jak Adam, Jezus zwycięża diabła, ale droga, którą pójdzie, jest drogą uległości, zależności od Ojca. Powiedzmy, jest to droga, w której Jezus chce wypełnić wolę Boga, bo Jezus wie, że jest tym, który ma Bogu oddawać hołd i Boga ma czcić. Jest tym, który wie, że Boga się na próbę nie wystawia. Nie wchodzę w detale analizy tego kuszenia, że tylko, żebyście główną ideę tej publicznej działalności Jezusa zobaczyli. Czyli widzimy, że jest moment, kiedy Jezus przeżywa raj, przeżywa wygnanie, przeżywa tę walkę na pustyni. A potem Jezus opuszcza pustynię i zaczyna się jak gdyby kolejny etap jego służby. Tutaj jest mowa u ewangelistów, że powraca w mocy ducha do Galilei. W międzyczasie jak gdyby jest jeszcze nad Jordanem. Jest jeszcze w międzyczasie, zanim pójdzie do Galilei, ewangelista Jan mówi o ich spotkaniu. I znowu perełka. Bo jak on jest nad tym Jordanem i Jan Chrzciciel dalej tam swoją służbę wykonuje, to co on mówi o Jezusie? Że jest kim? Oto Baranek Boży. Ciekawa rzecz. Hasło Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Pamiętacie wam, w jakiej części Biblii się pojawia Baranek Boży? Wyjście z Egiptu. Wyjście z Egiptu. Krew baranka, która pomazała drzwi. Jezus zostaje jak gdyby tu przed Jordanem dla swoich uczniów, dla tych, którzy mają być Jego uczniami, dla Izraela. Jezus zostaje przedstawiony, pokazany jako Baranek Boży. Jako ten, który wykonać ma pewne zadanie. Zadanie Baranka Bożego. I ten Baranek Boży to jasne, że dla Żydów będzie w pierwszym rzędzie skojarzenie z Egiptem. Ale kochani, jeżeli pamiętacie słowo Akeda z wiązami Izaaka, to każdy z was powinien przypomnieć sobie, że zamiast zabitego Izaaka, kto został złożony w ofierze? Został baranek złożony w ofierze. I ktoś z was powie, to baranek jak baranek. Ale jak sobie przypomnicie, tak jak wam, jak niektórym z was, nie was przypominałem, że to nie był zwykły baranek. To był baranek, który miał głowę zaplątaną w co? W ciernie, w krzaki cierniowe. To już wiecie o tym, że był baranek, który miał na głowie ciernie. To już od razu skojarzycie sobie, że tu o Mesjasza chodzi. A Żyd wiedział więc, że jest baranek od Izaaka. Żyd wiedział, że jest baranek Boży, który ratuje w czasie Paschy. Żyd wiedział o ofiarach baranków, które codziennie, rano i wieczorem składa się w świątyni. Żyd wiedział, że prorok Jeremiasz mówił o sobie, ja jestem jak baranek na rzeź prowadzony, jak nie ma owca wobec strzygących go. Żyd to wiedział.
I tu Jezus, jako ten Żyd bogobojny, słyszy słowo prorocze Jana. To jest Baranek Boży. I dlatego, jak idą za Nim ci uczniowie, to słyszą od Baranka Bożego jedno pytanie. Czego szukacie? Czego chcecie ode mnie? Gdzie mieszkasz? Chodźcie i zobaczcie. I od tego dnia u Niego, od tego dnia u Niego pozostanie. Zauważcie więc, że rozpoczyna się dzieło Mesjasza. To dzieło, którym będzie nowe stworzenie. To dzieło, w którym Mesjasz ma dokonać służbę Baranka Bożego, który zgładzi grzech świata. Od czego się rozpoczyna? Od gromadzenia ludu. Od gromadzenia uczniów. Jezus chce, jak gdyby jesteśmy świadkami nad Jordanem, że oto rodzi się nowa wspólnota. Że oto rodzi się wspólnota uczniów Jezusa. Że oto rodzi się wspólnota tych, którzy pójdą za Nim. Dlaczego pójdą za Nim? Dlatego, że ktoś im wskazał i pokazał im, to jest Boży Baranek. I oni uwierzyli na słowo Jana Chrzciciela. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że Jan Chrzciciel naprawdę jest ważną postacią w życiu Jezusa. Bardzo bym chciał, żebyście nie kojarzyli go tylko z tym, że mówi, jak ktoś ma dwie szaty, to jedną ma dać temu, który nie ma. Bo my mamy troszeczkę zawężone myślenie o Janie Chrzcicielu tylko przez Adwent. Ale to jest naprawdę, Jan jest kimś no wielkim. Do tego stopnia, że Jezus powiedział tak. Spośród ludzi, którzy urodzili się z kobiety, nie ma większego niż Jan Chrzciciel. To jest najpiękniejsze, to jest pokazanie, że Jezus, że Jan Chrzciciel jest big. I nawet Jezus miał odwagę powiedzieć coś, co dla ewangelicznie myślących chrześcijan jest trudne do przyjęcia. Że epoka prawa i proroków trwała nie do Micheasza, ale do Jana Chrzciciela. A do czasu Jana trwało prawo i prorocy. I na tej podstawie, między innymi dlatego też, w Kościele przyjmuje się kanoniczność tych innych ksiąg, które powstały po zakończonej epoce proroków. Ponieważ Kościół przyjmuje i mówi, że tak naprawdę epoka proroków skończyła się dopiero na Janie. Ale to znowu na inne zajęcia w szkole, w naszej biblijnej, parafialnej szkole, do której wszystkich serdecznie zapraszam. To była taka chwila oddechu. Idziemy. Już koniec, moi drodzy. Tylko jeszcze chwileczkę. I teraz, jeżeli my mamy to pragnienie i patrzymy i widzimy Jezusa, który gromadzi swój lud. Jezusa, który gromadzi wspólnotę uczniów. To Pismo mówi, gromadzi ich po to, aby ich potem mógł wysyłać. Gromadzi ich po to, aby mógł zostawić im to, co ma najcenniejsze. Aby mogli to, tę dobrą nowinę, którą On jest, żeby mogli ją przenieść, rozdać i obdarować tym innym. Publiczna działalność Jezusa. Moi drodzy, wiem, że to, co dzisiaj powiedziałem teraz, że to dla niektórych z Was może się wydawać trudne. Ale chciałbym, żebyście przyjęli to i tak spokojniutko zobaczyli. Jezus jako ten, który rozpoczyna swoją drogę. Ten, który rozpoczyna drogę Ojca. Celem tej drogi jest, aby nowe stworzenie zaszczepiło się tutaj na świecie. I idzie tą drogą, można powiedzieć, jaką znał, tak jak pokazywały Pisma. Doświadcza raju, ale doświadcza też duchowej walki. Doświadcza służby aniołów,
ale doświadcza też, że demon go kusi, tak jak kusił każdego człowieka. I on pokazuje, że można pokusę pokonać. I on, proszę zobaczyć, i on potrzebuje słowa Boga, także tego, którego mu głoszą, głosi Jan Chrzciciel. Kiedy patrzę na Jana Chrzciciela, to widzę w nim człowieka, który głosił Jezusowi Słowo Boże. Ja chcę, żebyście to zobaczyli, że Jan Chrzciciel jest prorokiem, który głosił Słowo Boże Mesjaszowi. To jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Oczywiście to słyszeli uczniowie, ale to jest ten, który mówił, nie? To jest Jan Chrzciciel. I to pokazuje, jak czymś ważnym jest. Jak Bogu podoba się, kiedy my wsłuchujemy się w Słowo Boga. Skoro Jego Syn też wsłuchiwał się w Słowo Boga. To Słowo, które przychodziło do Niego. Jezus potrzebował Jana. Sam się nie mógł ochrzcić. To Jan musiał go ochrzcić. Jezus potrzebował Jana. To Jan przysłał mu pierwszych uczniów. Jezus potrzebował Jana Chrzciciela, bo to Jan miał pokazać Izraelowi, że to jest On. Dlatego warto patrzeć i dziękować Bogu za tę historię początków publicznej służby Jezusa. To, co dzisiaj Wam tak pokazałem, słuchajcie, to jest, uwierzcie mi, naprawdę w skrócie. To tylko tak delikatnie polizałem, w cudzysłowie, tematy, po to, żeby Wam pokazać, jaka głębia w tych zwyczajnych i znanych tekstach jest. Żeby też zachęcić Was do takiego patrzenia i rozumienia tekstu biblijnego w połączeniu ze Starym Testamentem. Nowy i Stary, ta jedność. Żebyście to zobaczyli. I żeby Jezus, to jest moje pragnienie, stał się bliższy dla Was. Taki ten, który walczy. I na sam koniec, moi drodzy, chciałbym, żebyście otworzyli list do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 15. To, jak żeście zauważyli, nie na wszystkie fragmenty Wam mówię, żebyście otworzyli, ale ten, który mówię, żeby otworzyć, to warto go nie tylko otworzyć, ale i sobie zaznaczyć, nie? Rozdział 4, werset 15. Pozwólcie, że chciałbym go Wam przeczytać, zadedykować. Niech będzie... Tak, 4 rozdział, werset 15. Mamy kapłan miłosierny. Mogę przeczytać? Dziękuję bardzo. Nie takiego bowiem mamy najwyższego kapłana, który nie mógłby współczuć nam w słabościach. Przeciwnie, podobnie jak my, doświadczył on wszystkiego oprócz grzechu. Nie takiego bowiem mamy najwyższego kapłana, który nie mógłby współczuć nam w naszych słabościach. To znaczy, jeżeli mam jakąkolwiek słabość, mogę powiedzieć tak zwyczajnie, Panie Jezu, Ty mnie rozumiesz. Poczułeś to samo, co ja czuję. Doświadczony we wszystkim oprócz grzechu. Nie wiem, w jaki sposób. Nie wiem. W jaki sposób, ale Słowo pokazuje, że może współczuć nam w naszych słabościach. Doświadczył on wszystkiego oprócz grzechu. Każdego cierpienia. I to zdanie jest, mój drodzy, tyle ważne, bo czasami może się zdarzyć, że ktoś powie, Jezus nie chorował przez 50 lat, nie był sparaliżowany. Tak jest. Ja spotkałem takie zarzuty, albo coś, co Jezus może wiedzieć, nigdy dziecka nie rodził. No tak wiedzi. Ja wiem, że to się śmieszne wydaje, ale czasami ludzie takie myślenie mają.
Ale słowo pokazuje bardzo prosto, że tak mówi Pismo, doświadczył wszystkiego oprócz grzechu. Więc Bóg przeprowadził go przez wszystko oprócz grzechu. Doświadczył, zna porażkę grzechu w tym znaczeniu, że grzech prowadzi człowieka do oddzielenia od Boga. I jak on był na krzyżu, to Pismo mówi, Bóg uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu. I Jezus doświadczył tej porażki, kiedy krzyczał. Kiedy umierał. To jest to doświadczenie. Potem Pismo mówi, że wszedł do otchłani. Czyli doświadczył jak gdyby tego, takiej samotności, którą też miał. To pomódlmy się na koniec. Panie Jezu, chcemy Ci za wszystko podziękować. Za to, kim jesteś, za to, co dla nas uczyniłeś. Panie, dziękujemy Ci za Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że Twoja służba uratowała, ocaliła nasze życie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś barankiem, który zgładził nie tylko grzechy świata, ale który zgładził i gładzi nasze grzechy. I dziękujemy Ci za tę łaskę dnia dzisiejszego, za to, że mogliśmy ten dzień przeżyć z Tobą, w bliskości Ciebie, za Twoje cudowne słowo, które nam dajesz, za to, że mogliśmy przy Tobie być, za Eucharystię, tę inną, pozaprogramową, Panie, w zwykłym dniu tygodnia. Dziękujemy za to miejsce schronienia, jakie nam dajesz, za te warunki, które nam tutaj przyszykowałeś, że możemy tutaj być, że możemy powiedzieć dobrze nam tutaj. Tak bardzo prosimy Cię, Panie, o dobrą noc, o dobrą społeczność wieczorną i prosimy o to, abyśmy mogli jutro naprawdę się ucieszyć, rozradować Tobą. I proszę o to, abyś przyszedł i zabrał swój Kościół do nieba, żeby historia świata się zakończyła, żeby w Jerozolimie odbudowano świątynię, żeby cały Izrael się zgromadził w Ziemi Świętej, żeby swój Kościół zabrał do nieba. A uczniów Jezusa, Twoich uczniów, którzy są prześladowani, umocnij i daj im Ducha Świętego. I proszę, aby jak jutro pójdą na nabożeństwa, żeby mogli bezpiecznie przeżyć to nabożeństwo, żeby mogli się nakarmić Twoim słowem i Twoim ciałem, żeby mogli być dla świata świadectwem, świadectwem wierności i ufności Tobie. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała i moc i cześć i uwielbienie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobranoc. Śpijcie spokojnie.